Dzień dobry, panie i panowie. Dziś chcę wam zaprezentować Cthulhu. Może tak. Dlaczego warto w Adventure? Może dlatego. Maksymalny przepływ pompy jest rzędu 5 litrów. Pompa pracuje na około 60% w tym momencie. Komputer jest, ma 64, stacja ma 64 GB RAM. Asus Zenith Alpha Extreme. I co? I nie wiem, czy go słyszycie, nie słyszycie. Może coś słyszycie, myślę, że tak. No ten mikrofon i tak lepiej zbiera. Od 2 godzin robi się render w blenderze. Procesor ma 79 stopni. I możemy powiedzieć sobie, że co? Że ciecz obecnie ma temperaturę 37 stopni do 38 stopni. Ramy mają do 60 stopni. Ramy mają prędkość 3600. To oczywiście jest dosyć droga maszyna. Nie mówię, że nie. Procesor jest podkręcony i działa na 4200 ze swojego stokowego niby 3700. Robi w tej chwili 4,2 GHz non-stop, pracując od 2 godzin 6 minut. 2 godziny 3 minuty trwa już ten render. No i co? No i tak jak słychać, jesteśmy poniżej 30 dB z komputerem w overclockingu. Myślę, że takim ładnie wyglądającym. Jego zdjęcia na pewno też zamieszczę. Jego zmodyfikowana wersja, bo będzie wstawione 3990 zamiast 3970X, będzie dostarczona klientowi. Tutaj mamy w tym momencie właśnie dokładnie taką, że tak powiem, ciekawe. Aha, zwrotnie wsadziłem telefon. No cóż, życie. W każdym razie, no tak to wygląda, jeżeli o to chodzi. Mamy cicho, miło i spokojnie. Procesor non-stop pracuje w zasadzie od samego początku na podobnej temperaturze, od 78 do 82 stopni. Nie pływa, czyli nie ma zwiększenia natężenia pracy wentylatorów. Utrzymuje stałe natężenie, że tak powiem, wentylatorów, dzięki czemu kultura pracy jest miła i przyjemna dla ucha. Komputer jest dobrze, że tak powiem, wyglądający. On jest trochę zaledzony, że tak powiem, no ale tak dokładnie miało być, jako że to Cthulhu. No i chodzi najbardziej o układ rur, którego w tym momencie nie widzicie. Natomiast będzie do obejrzenia potem. Stacja będzie przygotowana na renderowanie na obu systemach, czyli GPU i CPU. Nie jednocześnie, natomiast, bo jednocześnie no to wiemy, jak, czego potrzeba. Do takich rzeczy tu będzie wstawiona efektywnie 3090 i 3990, a w przyszłości druga 3990. No i tyle chyba, jeśli mogę się pochwalić wynikiem. To oczywiście nie jest w żaden sposób normalny test blendera i barbershop, bo ten barbershop jest bardzo mocno zmodyfikowany względem swojego pierwowzoru. Pododawane jest masę świateł, masę odbić, masę fotonów, dzięki czemu uzyskuje standardowo właśnie test na około 2 godziny dla 3970 na 4,2 GHz, 2 godziny 40 minut dla 3960, a godzinę 40 dla 3990 bez OC, do aż godziny 9 w OC
na 3990X, czyli 64 rdzeniach. Daje mi to dzięki temu możliwość dokładnego sprawdzenia, jak w długich okresach czasu zachowuje się taka stacja, a nie w jakimś króciutkim teściku. I tak to wygląda. Myślę, że jest to bardzo przyjemny system. No żal, komórka w ogóle tego nie wychwytuje na nagraniu.